Hejka, kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Ja dopiłam sobie tutaj herbatkę ze śniadania i czekam na męża. Za chwileczkę wybieramy się po panele. Jedziemy ogólnie zobaczyć, co jest i może już coś wybierzemy. Mam nadzieję, bo przydałoby się już te podłogi na górze położyć. I o, już schodzi. Także, kochani, ja się już żegnam. Widzimy się za chwilę. I my jesteśmy już w sklepie, jak widzicie, paneli jest mnóstwo, ale to mnóstwo, jest naprawdę bardzo szeroki wybór i my zdecydowaliśmy się na takie jasne, brązowe, najbardziej chyba takie zbliżone do drewna. Po drodze wstąpiliśmy do Pepco, jak widzicie, pojawiły się już dekoracje na Wielkanoc i jej dużo jest zajączków, dużo jest jajeczek, tak naprawdę to można coś fajnego sobie wybrać, tutaj nawet bardzo fajne takie za 4,99 króliczki. Te złote również fajne, tam dalej troszeczkę srebrne. Tutaj mamy takie większe króliczki. I dużo jajeczek. Spory nawet wybór koszyczków. Jeżeli ktoś jest zainteresowany przepisnikiem, to akurat jest w ofercie i kosztuje 19,99. I tutaj jeszcze kilka takich nowości i tutaj mamy bardzo ładne flakony, takie ombre.
Tutaj mamy wybór szeroki koszyczków do łazienki na różne drobiazgi. I kochani, dzisiaj obiadu nie będzie, natomiast dzisiaj stwierdziłam, że zrobię zapiekanki. Zapiekanki takie zwykłe, podstawowe, trochę uduszonych pieczarek, ser żółty i do piekarnika na parę minut. I to będzie dzisiaj dla nas taki szybciutki obiad. A dlaczego? Dlatego, że od jakiegoś czasu już chodziły za mną i za moim mężem zapiekanki. I dlaczego na kajzerkach? Dlatego, że u nas bagietki dostępne są tylko Biedronce, natomiast te z Biedronki nie są dobre. Nie są dobre w smaku i o wiele lepiej nam smakują właśnie na kajzerkach. Także zaraz wjeżdżają do pieca. I już wyjechały chrupiące zapiekaneczki. Teraz posypuję natką pietruszki. Specjalnie wygoniłam męża do sklepu, żeby kupił, bo bardzo, bardzo mi smakują właśnie z natką. I ja już jestem z powrotem. Oczywiście po drodze zajrzeliśmy, jak widzieliście, do Pepco i oczywiście kupiłam sobie komplet, już chyba czwarty czy piąty tych wieszaków. Powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z tych wieszaków. Niestety w sklepie był tylko jeden. U mnie w sklepie nie ma już w ogóle tych wieszaków, wykupione są. Są po prostu świetne. Jeżeli chodzi o bluzeczki czy jakieś takie lekkie rzeczy, sprawdzają się rewelacyjnie. Nic z nich nie spada, są to takie, wiecie, z gumeczką. I jeżeli ktoś mnie ogląda pierwszy raz, to te wieszaczki kosztują 9,99, ale powiem Wam, że są rewelacja. I tak naprawdę to liczę na to, że te wieszaki jeszcze się pojawią, bo chciałabym po prostu kupić sobie do całej szafy. No niestety, na ten moment nie ma, liczę na to, że jednak sklep dostarczy. I jak widzieliście, na półkach pojawiły się już dodatki na Wielkanoc. Kupiłam sobie dwie rzeczy już, które bardzo, bardzo mi się spodobały. I pierwszą dekoracją jest to taka kurka porcelanowa. Bardzo mi się spodobała. To jest taki odcień perłowy. Bardzo, bardzo fajnie wygląda. I ta kurka kosztowała 9,99. Myślę, że fajnie będzie u mnie wyglądać na kominku albo na stole. No zobaczymy jeszcze, gdzie ją posadzę. Chciałabym jeszcze dokupić takie jakieś jajeczka. Fajnie by było, jakby były również takie porcelanowe. Niestety były tylko styropianowe. No zobaczymy. Jeszcze daleko do świąt. Zobaczymy, co jeszcze będzie. Może pojadę do miasta, do galerii. Może tam będzie coś fajniejszego. W każdym razie kurka trafiła do mnie i naprawdę bardzo fajny zakup, bardzo ładnie wygląda, super jest. I mam tutaj również bardzo fajnego ptaszka i ptaszek kosztował 7,99. Powiem Wam, że bardzo, bardzo mi się spodobał. I ja te ptaszki kojarzę z tamtego roku, dlatego że obok w takim normalnym sklepie widziałam identyczne i kosztowały dwa razy tyle.
No ale niestety, co sklep, to sklep. Bardzo ładne to jest taki odcień perłowy, bardzo ładnie to wygląda i myślę, że fajnie to będzie razem albo osobno się prezentować. No zobaczę jeszcze, gdzie to będzie w ogóle stać. Ogólnie to akurat te rzeczy mogą stać moim zdaniem cały rok. Nie są takie to rzeczy typowo wielkanocne, więc taka wiecie, dekoracja na cały rok. I oczywiście jak dzisiaj tłusty czwartek, to pączka trzeba zjeść.